Wyjście głośnikowe służył do przekazania sygnału do kolumn głośnikowych, który uprzednio wzmacniany jest przez wbudowany w amplitunerze wzmacniacz. Podstawowy amplituner kina domowego posiada 5 par wyjść głośnikowych. Jest to konfiguracja pięciokanałowa. Pozwala ona na stworzenie kina domowego, w skład którego wchodzą 2 kolumny frontowe, które umieszczamy po bokach telewizora, kolumna centralna, umieszczana bezpośrednio pod telewizorem, oraz kolumny surround, które umieszczamy z boku lub z tyłu słuchacza. Jeśli do omówionej konfiguracji dodamy niezależny subwoofer, wówczas otrzymamy konfigurację 5.1. Możliwe są 2 sposoby podłączenia kolumn głośnikowych. Mając kabel głośnikowy zakonfekcjonowany wtykiem bananowym, należy go podłączyć z jednej strony do kolumny, z drugiej wpiąć w odpowiedni terminal głośnikowy w amplitunerze. Część producentów stosuje plastikowe zaślepki ochronne, które należy wyjąć przed podłączeniem kabla. Możemy to zrobić, wykorzystując typowy wkręt do drewna, tak jak pokazano to na filmie. Drugi sposób to podłączenie przewodu głośnikowego bez wtyku i zakręcenie go tak, jak pokazano na filmie. W amplitunerach kina domowego bardzo rzadko możemy podpiąć kable głośnikowe wyposażone w widły głośnikowe. Budżetowe modele amplitunerów posiadają zaciski sprężynkowe. Ten typ zacisków sprawia, że kabel ma mniejszą powierzchnię styku ze złączem. Z tego względu rozwiązanie to nie jest stosowane w wysokiej klasy sprzęcie audio. Każdy typ złączy głośnikowych należy podłączać tylko przy wyłączonym amplitunerze. Pamiętajmy, iż nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia kolumn lub amplitunera. W niektórych kolumnach producenci stosują 2 komplety gniazd głośnikowych. Umożliwia to rozdzielenie sekcji wysoko- i średniotonowej. Należy zaznaczyć, że konieczne jest posiadanie odpowiedniego amplitunera. W prezentowanym Onkyo TX-NR676 możliwe jest osobne podłączenie sekcji wysoko- i niskotonowej, wykorzystując w tym celu terminale głośnikowe oznaczone jako Zone 2. Wymagane jest również wybranie odpowiedniej konfiguracji w menu amplitunera. Wybierając kabel głośnikowy, szczególną uwagę należy zwrócić na jego wykonanie. Kable wysokiej jakości posiadają solidny, pozłacany wtyk, który zapewni najwyższą jakość przesyłanego sygnału. Dokładnie obejrzyjmy mocowanie wtyku do przewodu. Jest to newralgiczne miejsce, podatne na uszkodzenia podczas wkładania i wyjmowania przewodu. Sztywne i solidne połączenie zapewni trwałość kabla przez długi okres.